Uwaga, mam ważny komunikat. W związku z remontem na Starym Mieście obowiązują nowe zasady ruchu drogowego. Nie przeszkodzi nam to jednak, żeby dobrze w ten weekend bawić się w Elblok. Mus to mus. No dobra, no to odjazd. Znaczy objazd. Czy są tutaj osoby, które... Wpadajcie w sobotę do Epoki. Impreza startuje w sobotę o 21:00, a rozrusza was zespół Long Hand Junior. Na fanpage'u Epoki właśnie trwa konkurs, w którym do wygrania są napoje, loże czy też wejściówki. Wejściówki możecie też nabyć drogą kupna w dniu imprezy w klubie w cenie 30 zł. Przygotowania do imprezy możecie zacząć już w piątek, bo w godzinach od 19 do 23 odbędzie się tutaj karaoke. Jak lubię, to się bawię. Ten weekend możecie pomyśleć nad projektem graficznym, którego tematem przewodnim będą formy przestrzenne. Galeria L organizuje konkurs, w którym do wygrania są, jak to mówią wędkarze, spore sumy, nawet 1500 zł. Swoje prace możecie wysyłać do 30 listopada. A ponadto zwycięskie prace zostaną wydrukowane w dużych ilościach na płóciennych torbach. Macie pytania? W takim razie odsyłam na stronę Galerii L, gdzie znajdziecie wszystkie kontakty i formularz zgłoszeniowy. W ten weekend zaczyna się Noc Bibliotek. To jest atrakcja dla wszystkich nocnych marków. Ale w sumie nie musicie być markami i nawet nie musicie zarywać nocy, ponieważ atrakcje zaczynają się w piątek od godziny 16. I tak na przykład w Bibliotece Elbląskiej załapiecie się na spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, wystawy czy zwiedzanie L-kamery za jedyne 5 zeta. W piątek o 17 dowiecie się także, jak Elbląg może być wykorzystany w literaturze, na warsztatach jak pisać o Elblągu. W sobotę od godziny 9 do godziny 14 w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty pod nazwą Podcast Literacki jako forma reportażowa. Są to zajęcia dla dorosłych i młodzieży gotowych na nowe wyzwania. Obowiązują zapisy. W Bibliotece Pedagogicznej Noc Bibliotek rozpocznie się w piątek o godzinie 18 i potrwa do 21. Uczestnicy będą gimnastykować swój mózg, stworzą książkę czy też mogą malować na szkle. W Galerii L dostępna jest wystawa Małgorzaty Widomskiej pod tytułem Było i już będzie. To znaczy, ta wystawa dopiero będzie, bo wernisaż jest w piątek o godzinie 18:00. A jak będzie, no to już przez jakiś czas będzie. W sobotę w Elbląskim Teatrze odbędzie się premiera spektaklu Jentyl. Chłopak z Jeszywy. Jest to historia o wolności i samorealizacji, a bilety znajdziecie na stronie teatru i na stronie portal.pl. Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza wszystkich na relaksujący, ekologiczny, muzyczny spacer po lesie. Koncert w szkole muzycznej odbędzie się o godzinie 19:00 i zowie się Symfonia Lasu. No i zaczęło się. Zima coraz bliżej, widać to po pogodzie. No i po tym, że w piątek startuje ślizgawka na lodowisku Helena. W piątek w godzinach od 18:00 do 19:30. Poślizgacie się tutaj zupełnie za darmo, a ponadto imprezę umili wam DJ, nastrojowe oświetlenie czy też konkursy z nagrodami. My też nie zostawimy was na lodzie. Za tydzień wrócimy ponownie z najświeższą dawką tego, co dzieje się w ten weekend w Elblągu. Wszystkiego dobrego. Cześć!